Codziennie jestem pytany o to, czy absolutnie koniecznie trzeba zrobić rentgen i czy jest to bezpieczne. Rentgen to jedno z najpopularniejszych badań diagnostycznych i choć skutki promieniowania nie zostały do końca poznane, istnieje duże prawdopodobieństwo, że przyczyniają się do rozwoju raka. Czy jest się czego obawiać? Dawka sumaryczna pochłonięta promieniowania przy zdjęciu klatki piersiowej jest porównywalna z dniem słonecznym na plaży bałtyckiej. W związku z tym większe znaczenie ma to, czy nasze dziecko nosi kapelusz, czy też nie, niż to, czy zrobimy mu zdjęcie klatki piersiowej. Nie ma jednak wątpliwości, że na dzieci musimy uważać, bo jak podkreśla ekspert w zakresie bezpieczeństwa radiologicznego Ryszard Kowski, komórki w fazie podziału dużo silniej reagują na ingerencje z zewnątrz, a współczynnik ryzyka u dzieci mnożymy razy 3. Kluczowa jest zatem właściwa ocena zysków i strat. Nigdzie na świecie nie istnieje pojęcie dawki granicznej w medycznej zastosowaniu promieniowania jonizującego. Jeżeli jest klinicznie uzasadnionym wykorzystanie promieniowania dla procedury medycznej, ratującej życie, ratującej zdrowie, to należy takie badanie zrobić, niezależnie od tego, czy tego samego dnia czy tygodnia wykonywało się jedno zdjęcie, czy nie. Okazuje się jednak, że pracownia rentgenowska to nie jedyna przestrzeń, w której może nas dosięgnąć szkodliwe promieniowanie. Zmiany chemiczne w tkankach, zwiększone ryzyko rozwoju nowotworu i zaburzenia genetyczne. Na takie schorzenia naraża nas promieniowanie kosmiczne. Z takim promieniowaniem mierzą się samoloty. Na pewno samoloty, które będą latały powyżej stratosfery, będą bardzo silnie ekranowane. Bać się to jest niedobre słowo. Należy respektować dawki, które mogą od tego promieniowania docierać do nas. Im wyżej, tym większa może być dawka, ale to są dawki ciągle na poziomie dużo, dużo niższym niż przy badaniach diagnostycznych.